Na prawoskręt z bulwarowej w ulicę Sikorskiego wreszcie są pieniądze. To jedno z najbardziej zakorkowanych skrzyżowań w mieście. W dotychczas ogłaszanych przetargach kwoty oczekiwane przez wykonawców były tak wysokie, że miasto zrezygnowało z inwestycji, a cierpieli na tym. Kierowcy. Ostatnie decyzje samorządu województwa Podlaskiego sprawiły, że realizacja planów w postaci przebudowy Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej i zjazdu z bulwarowej w Sikorskiego znalazła się w rzeczywistym zasięgu władz Suwałk. Na rozbudowę likwidującą problem zatorów wojewódzcy radni przyznali miastu półtora miliona. Miasto już wcześniej deklarowało, że jest w stanie wygospodarować z własnego budżetu kilkaset tysięcy złotych, ale ta kwota, Kompletnie rozmijała się z oczekiwaniami potencjalnych wykonawców. Ostatni, ogłoszony w 2021 roku przetarg, został unieważniony właśnie z tego powodu. Czy tym razem znajdzie się wykonawca? Kwota, jaka może zostać wydana na przebudowę, wprawdzie uległa znacznemu wzrostowi, ale ceny w drogowej budowlance też w miejscu nie stały. Na odpowiedź. Podobnie jak na wyjazd z bulwarowej Psikorskiego w, w godzinach szczytu, musimy poczekać.